Przemek, się dobry występ i wygrana chyba, tylko żal bonusa, prawda? No żal, no, ale było widać, że ten mecz dzisiaj był wyrównany, spotkały się dwie równe drużyny, walczyliśmy o to, żeby ten bonus był, ale nie wyszło, no. Wiedzieliśmy o tym, że nie będzie na pewno łatwy mecz. Był ten mecz ciężki, wiedzieliśmy, że będzie ten mecz bardzo ciężki, ale udało się, wygraliśmy. Teraz byle tak szło wszystko do przodu, będzie okej. Sporo kontrowersyjnych sytuacji dzisiaj na torze było. No tak, no to jest Ekstraliga, nikt nie chce przejeżdżać tutaj czwarty i trzeba walczyć o to, żeby zdobywać jak najwięcej punktów. Ekstraliga jest tak wyrównana, że przy przegranym starcie już później jest ciężko minąć. No i w tym pierwszym roku zazwyczaj są te akcje wszystkie, przez co się są wywrótki, no trudno, no co. Będzie okej. Była jakaś dodatkowa presja przed tym meczem, że musicie pokonać Zieloną Górę za wszelką cenę? Nie było dodatkowej presji. Mieliśmy powiedziane, że mamy jechać swoje, nie mamy się za mocno spinać. Swoje mamy jechać, dawać siebie wszystko, byle tych punktów robić jak najwięcej. No i wyszło. No, szkoda, że nie ma tego bonusu, ale w porządku. Sprawiedliwie. Sprawiedliwie, tak.